wtedy się, jak to się stało, że Paulina została z zawodnika zrobioną kierowniczką drużyny. A, bo on taka słaba już. Tak, nie nadawała się już. Tak musieliśmy co z nią zrobić. Dawaj, jakie przygotować pytania? Czy pytania będą łatwe? Tak. Otóż nie. Ale jakie pytania? No fajne, ja też nie wiem. No i... A tu już się nagrywa? Dzień dobry wszystkim, witamy serdecznie. Ja nazywam się Paulina Peret, jestem kierownikiem drużyny Developers Rzeszów, a obok mnie jest nasz prezes zarządu, pan Rafał Mardoń. Dobry, witam. Jak to wszystko się zaczęło? Od kogo wyszedł pomysł i idea stworzenia klubu? Paulina, nie wiesz nic na ten temat? No ja nie bardzo. Jakie historie już słyszałaś? No tak. Sporo było. Ale prezes zacznie, a ja później powiem swoją wersję. Nie, no tak, no to ta idea, no to już myślę wielokrotnie opowiadaliśmy. Idea wyszła od prezesa Walasa, który no, kiedyś tam spotykał się, grał w golfa z właścicielem firmy Jawal. Może dla starszych sympatyków siatkówki, teraz już starszych, bo tu już czas szybko leci, to Jawal przez chyba 3 lata sponsorował Częstochowę i zdobyli 3 razy Mistrzostwo Polski, także tutaj na pewno dla nich z punktu widzenia marketingowego był to wielki sukces i gdzieś to ten zainspirował właściciel Jawalu, naszego prezesa, i no, stwierdziliśmy, że może przez tą siatkówkę będziemy się reklamować. No a ponieważ już siatkówka męska w Rzeszowie funkcjonowała, no to stwierdziliśmy, że zaczniemy siatkówkę żeńską. No i tak to się wszystko zaczęło. No to ja powiem teraz swoją wersję. Ja grałam wtedy w Sędziszowie i dowiedzieliśmy się, że znalazł się taki pan w Rzeszowie, który chce sponsorować żeńską siatkówkę i dobrze jakbyśmy pojechali do niego na spotkanie, bo może przejmie naszą drużynę, która no, ledwo dyszała. No i przyjechaliśmy, pamiętam jak dzisiaj, ja, pan Wiesław Kozioł i Monika Bartnicka, nasza trenerka wtedy z Sędziszowa. Przyjechaliśmy na architektów do siedziby biura Developers. Mieliśmy spotkanie właśnie z prezesem Ryszardem. No, zostawiliśmy koszulkę, wtedy spódniczkę jeszcze pamiętam, bo graliśmy wtedy w spódniczkach, to były takie modne czasy spódniczek, których ja strasznie nie lubiłam. I to spotkanie było takie, no, myślę, dla mnie oschłe, tak? No, myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, ale mieliśmy tam chyba poczekać miesiąc i miała zapaść decyzja, co dalej. No i pamiętam jak dzisiaj, że Wiesław Koziek wtedy do mnie zadzwonił i mówi, że nie wie jak to się stało, ale się udało i no i przyjmuje tą drużynę prezes Sędziszowa, czyli licencję drużyny z Sędziszowa, to była wtedy druga liga i zaczynamy przygodę w drugiej lidze i czy bym nie chciała tutaj zagrać. Przejęliśmy, są taki chyba był warunek nawet, pamiętam, że żeby przejąć miejsce, no trzeba było część zawodniczych przejąć, tak, z tego. A to dlatego się tutaj znalazłam. No to właśnie musieliśmy, no nie było wyjścia. Aha, dobrze, że po 10 latach się o tym dowiedziałam. Mam taką jedną fajną anegdotę, ale jeszcze powiem, że mieliśmy wtedy super klimat, mieliśmy fajne dziewczyny i nie było wtedy tak jak teraz, że każda dziewczyna ma swoje mieszkanie, tylko my mieszkałyśmy po 4, po 5. Ja akurat mieszkałam w domu pana Jana Sucha, to jak dzisiaj pamiętam, on nam wynajmował dom i mieszkałam tam z 3 koleżankami z drużyny. No i pamiętam, że to była zima i prezes mówi, że no dziewczyny, że strasznie tam, że grzejecie, że strasznie grzejecie. No i mieliśmy taką środkową Izę i ona mówi, nie no jak prezesie, no to nie nasze butelki, jeszcze Patrycja, córka pana Jana z nami mieszka, to nie nasze, to nie my. A prezes mówi, no ale wysokie rachunki przychodzą, że za mocno grzejecie w domu. No i do dzisiaj się chyba z tego śmiejemy, jak się spotykamy gdzieś tam z dziewczynami, że żyrka to zawsze była taka... Wyszło, szedł z worka. Tak. Co tam się działo? No, śmieszno, także... Fajnie było, na początku był fajny klimat, myślę, znaczy, do dzisiaj jest fajny, ale te początki drugiej ligi to była taka trochę, powiedzmy, zabawa. Myślę, że chyba też nie przypuszczaliśmy, że tak szybko awansujemy, tak mi się wydaje. No tak, no w drugiej lidze jak zaczynaliśmy, no to tak nastawialiśmy się troszkę na to, żeby awansować do pierwszej. Jak to w życiu bywa, różnie
czasami zespoły się buduje, żeby awansować i się nie udaje. Także. Zresztą no, tak patrząc na przebieg tych turniejów, to tak niewiele brakło, żebyśmy nie awansowali. Tak, szczególnie, szczególnie w tej Częstochowie. Nie? Wtedy, tak. Tak, wydaje mi się, że ten półfinał był taki nawet trudniejszy i już potem te finały. Tak? Tak. Przegraliśmy na początek ze Szczecinem 3-1, z tego co pamiętam. Potem wygraliśmy drugi mecz z Warszawą, tak? I ten trzeci mecz decydujący, czy wejdziemy z Częstochową, to tak było na 3-2, nie? I już tam przegrywaliśmy i udało się wyciągnąć na 3-2, także to takie było stresujące i pełne emocji. Na styk. Tak, no a później pierwsza liga, to tak szczerze powiedziawszy, na początku myśleliśmy, żeby chwilkę pograć w tej pierwszej lidze, zobaczyć jak to się... Ale nie udało się. Jak to się tam ułoży, nie, jaki budżet, jakie zawodniczki, jak to będzie wyglądało. Ale akurat wtedy tak się poskładało chyba, że Białystok, który spadł z Ekstraklasy, wycofał się z rozgrywek, tak chyba było. Aleksandrów Łódzki chyba miał taką mocną drużynę, też się wycofała. Chemik awansował wtedy chyba do Ekstraklasy. No i nagle w tej pierwszej lidze trzy chyba drużyny były takie mocne, które się nie pojawiły w rozgrywkach, nie zgłosiły się do rozgrywek. I Ostrowiec, który wcześniej chyba był na czwartym czy piątym miejscu, nagle wyrósł na lidera tej ligi. Nie? I później akurat jeszcze było poszerzenie i załapaliśmy się do turnieju barażowego. No i tak trochę niespodziewanie udało się awansować już po pierwszym sezonie. Może coś bardziej śmiesznego, czyli jakieś anegdoty dotyczące powstawania tego klubu, bo wiemy, że prezes wczoraj nam opowiadał na temat prezesa byłego, jak to było w ratuszu. Może coś szerzej można opowiedzieć? No nie mam nic słabo tutaj, na pewno by powiedział, tak? No ale opowiadał kilka razy na spotkaniach w ratuszu, jak to właśnie na początku gdzieś był u prezydenta, tak, żeby prezydent umówił go właśnie w dewelopresie na rozmowy przy powstawaniu klubu, żeby mógł przedstawić swoją propozycję i jak właśnie szedł do ratusza i zestresowany i wywrócił się na schodach, potknął się i wywrócił się na schodach i stwierdził, że to wyjątkowy pech i tak dalej, no ale okazało się właśnie, że to szczęście. Jednak przyniosło mu szczęście, także zawsze to opowiada jako anegdotę. Tak. Prezesie, jak to się stało, że Paulina została z zawodnika zrobioną kierowniczką drużyny? A, bo on taka słaba już. Tak, nie nadawała się już. Tak musieliśmy co z nią zrobić. A tak. No, tak szczerze powiedziawszy, to ja nie pamiętam, jak to było. No. To może Wiesław bo więcej tak. Pewnie powiedział, ale no. Z twojej strony jakieś wrażenia, ale ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to było. Myślę, że chciałam już kończyć granie w siatkówkę, bo mam problemy ze stopą. Miałam wtedy problemy ze stopą, więc tak prezes zaproponował, wiceprezes wtedy, że może będziesz pracować tutaj w klubie, będzie brakować takiej osoby, już potrzebujemy. No i się zgodziłam i tak zostałam do dzisiaj. I ja mam pytanie do prezesa. Czy spotkamy się tutaj za 10 lat? Zawsze możemy się spotkać. Czy nagramy następny filmik za 10 lat? To nie do mnie pytanie, do sponsorów, do właściciela. Panie no, prezesie. Ja bym bardzo chciał. Zawsze możemy się mówić, nawet jak nie będzie klubu, to przyjdziemy. Dobra. Nie wiem, co to wtedy będzie, nie? Kiedyś to był bar, więc może... Może będzie bar. Właśnie. Więc to zapytamy pana prezesa Ryszarda, czy się tutaj spotkamy za 10 lat.